Witam Was bardzo serdecznie. Jak słyszycie, nadal chora, ale postanowiłam, że po prostu najwyżej na raty nagram denko, bo moja twarz no nie chce współpracować, jeżeli chodzi o makijaże, chociaż próbuję, ale słyszycie. Dobra, może nam przerwać jeszcze też ewentualnie wiercenie, bo strych nam robią. Dobra. Od razu do brzegu. Najpierw kosmetyki związane z ciałem. Isana, tutaj już końcóweczka. No, nie mogę jej wydobyć, jak zawsze. Do mycia gąbek, czasami do ciała, dlatego jest tutaj w dziale ciało, ale tak szczerze, jeżeli będą promocje na drugi, który mam, Bambino, to ja wolę Bambino. To będę kupywać raz na jakiś czas dla odmiany, ale wszelakie wolę takie sorki za moje, taki chaos, ale no choróbsko. Po prostu wszelkie olejki takie z Bambino, różne zapachy są, jest chyba, teraz mam chyba jaśmin. No tutaj jest brzoskwinia i chyba miałam też bezzapachowe. W każdym razie obydwa do używam do gąbek, czasami używałam do ciała, ten bardziej do ciała lubiłam. Beniak pisze, bo pan pojechał i teraz jest, także przepraszam, no widzicie, ja chora, remontują, pies piszczy, nagram i tak nagram. No, w każdym razie to będę bardzo sporadycznie, jak to nie będzie na promocji, bo to jest dość drogie, ale dla mnie się przyjemniej to używa, jeżeli chodzi o czyszczenie gąbeczek i też przyjemniej do ciała, bo ładnie pachnie, a w sumie gąbeczki są czyszczone nawet lepiej tym z Bambino. Następna rzecz, mam teraz mniejsze biurko, gorzej jest. Gillette, żel do golenia, razem z mężem, właściwie to jest męża, a ja mu podkradałam i zużyliśmy. Bardzo lubię, wolę żele, które, czy pianki, które są dla mężczyzn niż dla kobiet. Nie wiem, jakoś tak jest, że one są lepsze dla mnie, no lepsze. Kolejne, tutaj mam Very Berry Shower Scrub, który kupiłam w Akrzynie. No niestety, najpierw się ucieszyłam, bo scrub w tym momencie nie miałam akurat scrubu żadnego. Ja lubię delikatne, bardzo lubię delikatne, ale to jest po prostu, to były kuleczki takie w ogóle nic nie robiące, takie tylko się tam miziało delikatnie po skórze, więc nawet mi, która lubi bardzo delikatne skraby, to nie odpowiadało. Ale jeżeli byście to traktowali jako zwykły żel, a nie ten, to bardzo fajne, bo fajny zapach. Taki ladrynkowo-owocowy. No i te berry czułam. I nawet teraz, kiedy mam lekko zatkany nos, czuję. Potem, ja nie wiem jak to się czyta, więc nie będę kaleczyć. W każdym razie malina i piwonia. Czekajcie. O, to miało jeszcze lepszy zapach. Mojemu Radkowi się nie podobało, bo twierdził, że jest zbyt intensywny. A ja bardzo lubiłam. No nie wiem, jakby. No nie, no wykończyłam teraz, jak były upały. I mi to odpowiadało. Było bardzo fajne. I ostatnia rzecz taka do ciała. Tak, ciała. To jest z Bielendy Eco Natural Peeling do ciała, oczyszczanie i odżywienie. Mleczko waniliowe, mleczko kokosowe, kwiat pomarańczy. Taka saszetunia. No, zużyłam na dwa razy. Tak, jeżeli chodzi o zapach. Mleczko waniliowe. No nie lubię, ale mówię, tu jest też mleczko kokosowe. Więc może będzie to pachniało chociaż trochę kokosem. Że to takie będzie pomieszane. No nie, to waliło przeokrutnie wanilią. Jak ktoś lubi wanilię, ok, ja nie przepadam. Toleruję, ale nie przepadam. Więc, no i kwiat pomarańczy, też pomarańczy ja tam nie czułam. Jeżeli chodzi o używanie, no, jest tego minus, ponieważ przez tą saszetkę tu na końcu był ten peeling. Tu była sama taka ciecz, więc zanim się go zaczęło używać dobre, nawet nie kilka, kilkanaście minut, musiałam diabolić, o tak robić, żeby
to się jakoś zmieszało. Ale co? Zmieszałam na pierwszym razem, drugim razem było to samo. Więc akurat jeżeli chodzi o tą konsystencję, to to jest nieprzemyślane. Mam inny peeling, też z Bielendy, w tej samej formie i całkowicie inaczej się używa, o wiele lepiej. Ale jeżeli chodzi o samo używanie na skórze, to było nie czuć zapachu dla mnie, ale to wiecie, to jest akurat subiektywna ocena, jeżeli chodzi o zapach, ale jeżeli chodzi o ciało, rewelacja. Jak mi się nawinie kiedyś na oczy takie coś, ale z inną nutą zapachową, to nie wiem, mimo tego, że mi przeszkadzało, że trzeba było to wymieszać, to nie wiem, czy nie kupię, ponieważ dla skóry to było bardzo odżywcze, tak jak tutaj jest napisane, oczyszczająco odżywczy i był oczyszczająco odżywczy. Dobra, słyszycie? Załamka. Trudno, robię, tylko przełożę to, bo mam teraz mam miejsce następne. Okej, okay. Nigdy Wam nie pokazuję płatków, jakie używam, a używam w tej chwili BB Beauty Aloe Vera, bardzo je lubię. Następne, teraz tak, tu mam Biokura, to chyba tak się czyta, chyba Biokura. W każdym razie to są chusteczki takie micelarne do demakijażu, które można kupić w Adim. Bardzo je lubię, bo tam są dwa rodzaje. Biorę jedne czy drugie. Nie zmywam tego makijażu, tym makijażu, tylko po prostu do jakichś poprawek. Ale zdarzyło mi się kiedyś, zdarzyło mi się coś robić. A i czasami wiadomo, jak się korektor osypie, nie da rady tego wyczyścić, to też tym robiłam. Bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne. Drugie, jakie używałam, to już nie są do demakijażu, po prostu takie z firmy Bella Baby Happy Aloes i Witamina E. Po prostu takie chusteczki dla dzieci też używałam do tego samego, co i te. Po prostu jak raz to, co mi się tam trafi. Teraz w tej chwili używam, mam dwie paczki otwarte. Jedne to są z BB Beauty do demakijażu, a drugie jakieś inne tego typu. Ale okej, okay. To teraz następny dział. O dziwo, zużyłam w jednym czasie trzy szampony. Oshi Hydrate Miracle Shampoo. Ja pierdziel, ale jaka leczę, ale okej. To już jest moja chyba trzecia czy czwarta butelka. Kolejna już jest, kolejną używam i będę używać tak długo, jak będą produkować, bo bardzo to lubię. To jest mój ulubieniec, naprawdę. Następny. Barwa Natura, szampon octowy oczyszczający do włosów naturalnych i matowych. O, takie coś. I teraz tak, polowałam kiedyś na Biowax, okazało się, że jest fajny ten z octem. Potem patrzę, o, jest takie coś, wezmę. Jeżeli spodziewacie się takiego samego efektu jak z Biowaxa, no to nie, nie ma szans na to, on jest, tak jak tu jest napisane, oczyszczający. Wbrew pozorom, to jest mój ulubieniec, mimo tego, że jak myję, to włosy są bardzo poplątane, ciężko jest je rozczesać. Ale on bardzo, bardzo mocno oczyszcza skórę głowy. Okej, okay, drugie podejście. Na czym ja skończyłam? Szampon octowy, bardzo go lubię i będę go używała, bardzo mocno oczyszcza skórę głowy. No i powiem Wam, że włosy owszem są takie ciężkie do rozczesania, ale mimo wszystko są, mają wygląd zdrowych. Ale no trzeba odżywkę do nich używać. Znaczy, no tak, trzeba do nich. W każdym razie mam też tą w sprayu odżywkę, też octową, też z barwy Natura i bardzo ją lubię. I ona właśnie pomaga w tym, żeby włosy móc rozczesać. Następne, spieszę się. Tu jest Mediderm. Szampon wskazany dla osób chorych na łuszczycę, egzemy, atopowe zapalenie skóry. Już używam z tego też krem. To już jest też moje chyba trzecie czy czwarte opakowanie. Kolejne już jest. Ogólnie bardzo dobre do doczyszczenia skóry głowy. Ja bardzo lubię. I teraz dobra, następne. Spieszę się, bo może mi się uda. Może. No tutaj mam rosyjskie produkty. To jest, czekajcie, żeby Wam nie skłamać. Jak się nazywała ta firma?
Ojejku, jejku. Pyniek, ja szybko mu dałam do jedzenia. No i teraz piję po jedzeniu, bo jak tak wiercą, to on nie chce nigdy jeść. Dobra, w każdym razie to jest Beauty Visage. To jest akurat woda micelarna z cytryną. To już jest któreś moje opakowanie. Kupiłam ją zanim się wybuchła wojna na Ukrainie. No i zostało w zapasach. Tak samo jak ten produkt. To jest z kolei tonik grejpfrutowy. Ale kurczę, jak się nazywa ta firma? Fitokosmetik. No, w końcu. W każdym razie to już jest. To są opakowania moje takie, któreś tam z kolei tych. Staram się mówić szybko i kurde, przez to się mylę. W każdym razie, jak już może tam sprawa do normy dojdzie, to podejrzewam, że będę kupowała te produkty, no bo je bardzo lubię. One są rewelacyjne do mojej suchej skóry. Jak zarazem jedno i drugie. W każdym razie, które bym nie wzięła z tych owocowych, czy tonik, czy płyn micelarny, zawsze mi się sprawdzały. Nigdy nie było tak, że było coś badziewiem. Następne. Płyn do kąpieli. O, patrzcie, o tym zapomniałam. Do ciała. No, z BB Beauty, płyn do kąpieli. I to jest ekstrakt z róży. Naprawdę pachniało różą. No i nie wiem, czy konkretnie do tego, ale w każdym razie planuję za jakiś czas znowu kupić jakiś płyn albo sól do kąpieli z BB Beauty. Już obcykałam sobie, co mi pasuje z Lidla, teraz testuję. To i może z Rossmana coś będę. Nie wiem, w każdym razie odpowiadało mi to. Piana taka fajna, gęsta, pachnąca, ale na ciele to się nie utrzymuje, niestety. No ale nie było źle. Jeszcze teraz tak. Tonik z Marion Aquapur. Takie o. Poprawny i bardzo taniutki. 3,50 za to dałam. A tu jest ile? 200 ml, czyli całkiem duży i 3,50. Może nie, data ważności jest do stycznia 23, bo pomyślałam sobie, że może dlatego był taki tani, bo to było coś, co się data ważności kończy, ale nie. Bardzo fajny. Jak taka cena. I teraz tak. To jest woda kokosowa, taka z takim atomizerem, który robi z niej piankę. Ja ją kupiłam w Akrzynie. Do mycia, znaczy do demakijażu to ją używałam. Bardzo fajna, bardzo. Później za jakiś czas byłam znowu w Akrzynie. No niestety jej już nie było. Co kupię jakieś coś, co mi odpowiada z pielęgnacji, to później tego nie ma. No nie wiem. Ale w każdym razie, jak mi się zdarzy, że będzie to w Akrzynie, to wezmę, bo było niedrogie, chyba 7 czy 8 zł kosztowało. Na kupę czasu mi starczyło i było przyjemne przy mojej suchej cerze. Pięknie domywało, nie wysuszało, przyjemnie pachniało. Co chcieć więcej? Następne rzeczy. Bielenda. Serum. Ekoserum. 98% składników pochodzenia naturalnego, nawilżająco odżywcze. Sok z brzoskwini, probiotyk. A co tu jest napisane? Adaptogeny. Tego to ja nie wiem, co to jest, ale dobrze, poczytam sobie. W każdym razie. Już miałam jakieś serum z tej serii. Nie wiem, czy takie same, czy te. Które bym nie używała, to mi odpowiada i na bank wrócę, bo było rewelacyjne. Następna też Bielenda. I tu jest, czekajcie, krem pianka do twarzy nawilżająco rozświetlająca. Taka. Tu w środku, o, zobaczcie, zostawiłam takie wam reszteczki. Dosłownie to wyglądało w ten sposób. I to była taka ni to galaretka, ni to pianka. Ale na samą skórę twarzy nakładane fajnie. Jejku, jak to przyjemnie pachniało, ta konsystencja fajniutka. Ale nie mogłam używać tego kremu pod makijaż. To mógł być tylko krem, który dawałam na noc, nakładałam na twarz. Na dzień, choćbym nakładała jeszcze później jakiś serum z SPF i tak dalej, to mimo to brzydko wyglądał. Po prostu wyglądał brzydko. Taki suchy, tak jakby skóra nie miała odpowiedniej ilości nawodnienia, mimo tego, że ona rewelacyjnie się czuła wieczorami, jak nakładałam ten krem. Więc no nie, no nie nadaje się. Później, jeszcze do mycia twarzy
Naturalny mus do mycia twarzy odżywczy z firmy Laku. To wyglądało jak taka beza tu w środku. No widzicie, totalnie, totalnie wylizana. Oj, dalej pachnie jeszcze. Przepięknie pachnie. Teraz mam inny. Niezapominajkę. I też jest rewelka. Do tego będę też wracała. To jest miodzio. Teraz tak. Specjalnie zostawiam tą naklejkę, chociaż odpada. L'Oreal Lip Scrub Melon. Nie, Melon Breeze. A, czyli melonowa bryza. No już nie da rady. W każdym razie to był taki peeling do ust, ale enzymatyczny. Czyli robił takie grudki. Bardzo służył moim, no, bardzo wysuszającym się ustom. I teraz szukałam, ale nie tak, żebym jakoś tak bardzo intensywnie, ale w każdym razie rozglądałam się za nim, bo ja go kupiłam na Allegro i nie znalazłam. Ale jak się trafi mi, podejdzie mi na oczy, na 100% kupię, bo był bardzo fajny. Teraz następna rzecz, pomadka ochronna, którą kupiłam w Akrzynie. No widzicie, z myszką taką Miki, myszka Miki i jak się nazywała ta postać? Nie Kaczor Donald, no to ta dziewczyna kaczora, no. Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie to była pomadka ochronna. Myślałam, że będzie coś takiego fajnego. No kolorek piękny, zobaczcie, fioletowy. Ale tak, po pierwsze, poszło mi w tempie błyskawicznym, więc bardzo niewydajna. Druga sprawa to była po prostu zwykła, najzwyklejsza wazelina, która kompletnie nic nie robiła dla ust. Kompletnie nic. Także odpuszczam sobie takie w Akrzynie takie właśnie pomadki, bo no nie ma sensu. One się do niczego nie nadają, przynajmniej przy moich ustach. Zużyłam błyskawicznie, żeby tylko zużyć. Teraz tak, szybko schnący lakier do paznokci. Jaka to jest firma? NTN chyba. Chyba to będzie to. Zużyłam, jaki to kolor? R62. Miałam ją wieki, ale w końcu ten lakier się skończył. Był rzeczywiście szybko schnący i w miarę dobrze się trzymał. Cieniutka warstwa, żarówka niesamowita, ale jeden jedyny minus tego lakieru był taki, że barwił płytkę paznokcia. Nawet jak brałam sobie wcześniej odżywkę, to jak w jakimś sposobem i tak pod spodem ta płytka była no zabarwiona na różowo, więc zużywałam go kupę czasu, żeby go tylko zużyć i więcej nie kupię z tej firmy. Chociaż no, chyba że jakiś jaśniutki, jakiś biały, beżowy, jakby się trafił, to bym się wtedy jeszcze zastanowiła. Być może tak, ale ten różowy, no strasznie barwił. Teraz następne rzeczy. Ok. Wiecie, to maseczki będą na samym końcu. Teraz tak. Jeden cień zrobił się zbyt pudrowy, dosłownie pudrowy. On był pięknie błyszczący wcześniej, a teraz to taka lekko błyszcząca mąka. To jest cień, który był w paletce z Make Up Revolution, z tych pierwszych, podejście numer 3 do nagrania. Dobra, więc teraz tak, ten cień, mówiłam wam, pudrowy, on jest z jakiejś paletki z Make Up Revolution, tych czekoladek, tych takich pierwszych, także on ma kupę lat, jako jedyny mi został z tych cieni. No bo długo używałam go, no widzicie, no dosyć sporo go zużyłam, bo ja go używam po prostu wewnętrzny kącik i tylko tyle. Dobra, następne. Jeszcze dwa cienie mam. To są cholernie stare dwa cienie z Kobo. Jeden to ma numer 202, a drugi 201. No, jak one... No przepiękny ma kolor, ale to jest to samo, co z tamtym cieniem z Make Up Revolution. Po prostu się zrobiły pudrowe. Wcześniej one były cholernie błyszczące, śliczne. A teraz nawet jak nałożyłam na próbę jeden z nich, to po prostu się zrolował. I zresztą strach, mam tyle tych cieni, po co używać takie. Kolejne. Tutaj idzie do oddania. To jest... To jest cień do brwi numer 102. Po prostu. Dostałam też w spadku. Mamie nie pasował. Ja wzięłam, zaczęłam używać, ale dla mnie jest on o wiele za jasny.
I to nawet nie chodzi o to, że na przykład gdybym była blondynką, to mogłabym zacząć używać. Nie, moje brwi są tak ciemne, że no po prostu za cholerę to nie pasuje. Próbowałam go używać, dlatego o, jest tutaj leciutkie takie wgłębienie, bo próbowałam go używać jako cień, ale jako cień on się nie rozkłada równomiernie. No nie, więc oddam go dalej koleżance, która no jest blondynką, ma jasną oprawę oczu, więc może jej się to nada. I teraz takie bubelkowe rzeczy, a później na koniec będą maski. Tu było serum pod oczy z Belle, jedna z takich nowszych serii, ale wiecie co, pod oczy fatalne. Jakoś tak korektor wyglądał tragicznie. Wieczorem jak nakładałam, to wręcz moja okolica pod oczami, mimo że nakładałam później jeszcze krem, krzyczała, że chce więcej. Oczy mnie piekły, więc w końcu zużyłam do cna. Zobaczcie. Zużyłam go do twarzy. No to więc na kilka razy, no bo to jest mała pojemność. Nawet nie wiem na ile, ale w każdym razie wylizałam i użyłam go na twarz. Na twarz był w porządku, ale pod oczy tragedia. Kompletnie nic nie robiło. A na twarzy właściwie, no nie, no też nie można, nie mogę powiedzieć, że był w porządku. To było na zasadzie, mam, to chcę zużyć, przecież nikomu nie oddam, no bo przecież już było tam wkładane, więc bakterie wkładałam tam. A żeby się nie zmarnował, to zużyłam do twarzy. Na tej zasadzie. Później Soraya, owsiany krem na dzień. Taki. Zobaczyłam go. Mówię, wow, fajnie. 75 ml na wyprzedaży za piątaka w Rossmanie był. No to super. I jeszcze tu jest dodatkowo jakoś, 99% składników naturalnych. I tak. Twarz po nim, po pierwsze, w ogóle nie czuła, że miała krem. Po drugie, niezależnie od tego, czy nałożyłam go mało, czy dużo, to się rolował. Podkłady na nim wyglądały koszmarnie. Jak zobaczycie, ja go zużyłam. Zużyłam, zostało tylko tam lekko na dole, na ściankach, ale naprawdę niewiele. Używałam go do rąk. I do rąk też nie za bardzo. Zużyłam, bo zużyłam na tej zasadzie, ale więcej do niego nie wrócę, bo to był koszmarek. Ani do twarzy, ani do rąk za bardzo. Więc potem jest jeszcze jedna rzecz, to jest z Max & More. Na początku byłam naprawdę nim zadowolona. No tutaj jaskółki, że pięknie robił. Tutaj tak trochę się rozlewał, ale on momentalnie zaczął przerywać, że nawet tych jaskółek nie mogłam robić. Także użyłam może go ze 20 razy, do 30 max. Nie wiem, czy tak mało w nim w środku było, czy taka formuła jest kiepska i się zapychała. Nie wiem, w każdym razie przestałam się z nim męczyć. Nie ma sensu, w tej chwili nie mam żadnego eyelinera. I ostatnia rzecz, która... O, znowu zaczynam, bo już przez moment zaczynałam gadać lepiej. Skincare kolagenowe Film Serum. Tak, tu jest napisane. To jest też z Akrzyna i to jest jeden wielki koszmarek. Niezależnie od tego, pod jaki krem nałożę, ten krem na tym się roluje. Ba, on, nałożę go samego. Nawet oczekiwałam, żeby to było tak mniej więcej 2 godziny i mówię, wtedy nałożę następny. Nie ma szans, i tak się roluje, i tak się roluje. No nie ma jak tego serum zużyć. Próbowałam na ręce, no to miałam takie uczucie czegoś śliskiego, że długopis mi wypadł z ręki. No, nie jestem w stanie go zużyć. Wiecie co, jeszcze spróbuję go zmieszać może z balsamem. I wtedy? Ale nie wydaje mi się. To jest bubel nad buble, moim zdaniem. I teraz zostały sprawy jeszcze tylko maseczkowe. Tutaj mam maseczki. To są właściwie nie maseczki, tylko takie płatki. Zresztą tu widzicie. Te, to jest firma S-Folio. Je dostałam w Biedronce, są też niebieskie, bardzo je lubię. Na kolejne teraz niebieskie otworzyłam i będę używała, to jest bardzo fajne. Tutaj Skin Lite, jak to się Light się pisze, czyta,
Nie wiem. W każdym razie kolagenowe. Kiedyś widziałam je, znaczy nieświadomie kupiłam je, używałam i mówię, kurde, jakieś takie, nie za bardzo. A potem widziałam na filmie u Maksineczki, że ona je chwali. No nie wiem. Ona twierdzi, że tam przecież ma tą suchą skórę, na tym jej odpowiadają. Mi nie, znaczy inaczej. Nie są bublem, ale nie jest to nic rewelacyjnego. To kosztuje też tyle samo mniej więcej, bo to kosztuje 10 zł, to chyba 9 zł. W każdym razie obydwa to są mniej więcej do 10 zł i te bardzo lubię, a te tak zużyłam, bo zużyłam na tej zasadzie. Teraz tak, następna maseczka. To jest, jak się czyta tą firmę? W każdym razie to jest firma biedronkowa. To jest glinka oczyszczająca maseczka do twarzy, 97% składników pochodzenia naturalnego, zielona glinka plus woda bambusowa. To jest teoretycznie do cery tłustej i mieszanej, ale ja sobie glinki różne używam. Mam jeszcze jedno albo dwie inne też z tej, te po prostu jakie były, takie brałam na tej zasadzie. Zużyłam je, po prostu krócej trzymałam. Krócej tą glinkę, ja je używam, mi nie szkodzi na twarz, mimo tego, że to jest do cery tłustej. I ona też kosztowała coś koło 10 zł. Jak mi się zdarzy, że będzie, to pewnie kupię znowu. Co prawda ja glinek często nie używam, ale jednak lubię mieć, żeby raz na jakiś czas użyć. To opakowanie zużywałam kilka miesięcy. Jeszcze mam jedno albo dwa, wam mówię. I podejrzewam, że jak się zużyją i będą te, to kupię, bo są poprawne, o tak. Nie szkodzą mi, a widzę, że jest oczyszczenie po prostu po tej glince. Nakładam coś, co jest takie nawadniające, a zresztą zaraz pokażę, bo to jest coś, co ja używałam już wcześniej. O, żelowe, takie coś. To jest taki, to może być maska, to może być jako krem dla mnie jest zbyt delikatny, ale jako maska lub po prostu pod jeszcze między serum a ostatnim kremem też to nakładam, albo właśnie po takich glinkach czy coś, bo to bardzo ładnie nawilża, ale samo nawilżenie mojej skórze nie wystarczy, więc muszę później jeszcze jakiś inny krem odżywczy dać do tego. Ale w każdym razie te glinki, później to, a o tym nie miało być. Ale to było w ulubieńcach, no i widzicie, mam kolejne opakowanie. Maseczki kolejne. Cień, maseczka nadładowująca z ceramidami, rozświetla i wygładza, ujednia ceramidy roślinne, retinol, witamina C. Bardzo fajna, taniutka, bo ona kosztuje albo 99 groszy, albo złoty 39, coś takiego. W każdym razie ja już kiedyś miałam tą maseczkę i jest całkiem sympatyczna. Tu maseczka z takiego kompletu, który był zakrzyna. No, strasznie długo je zużywam. Ale zużyłam. Każda z tych maseczek mi bardzo odpowiadała. Później Eveline Bubble Face Mask. Aloe Vera, nawilżająco kojąca maska, bąbelkująca w płacie. Bardzo fajna. Bardzo fajna. Mam jeszcze jedną, ale troszeczkę jakąś inną. Nie nawilżającą, tylko jakąś tam inną, ale też właśnie z tych serii bąbelkujących w płacie. Pierwszy raz w sumie miałam w płacie taką bąbelkującą, bo wcześniej zawsze miałam taką rozcieraną i były bardzo sympatyczne, ale ta mi bardziej odpowiada, bo po prostu płat się nakłada, to bąbelkuje fajnie. No, bardzo fajna. Wrócę. Teraz znowu następna maska taka, ona też jest akrzyna, z serii Disneya i o, tak jak tutaj, nie wiem czy widzicie, o, tak się dokładnie wyglądało, ta maska tak wyglądała. Poprawna, fajna. Teraz następna, która też jest z akrzyna, to ona jest z kolei z granatem. Też ją bardzo lubiłam. Znaczy polubiłam, bardzo fajna. Tu jest też kolejna z akrzyna. To jest z bambusem, z ekstraktem z bambusa. Już ją kiedyś wcześniej miałam. Teraz ponownie kupiłam, bo tak mi się spodobała. I wiecie co, one mają dla mnie dobrą wielkość. Ale teraz mam ostatnie dwie rzeczy, dwie maseczki, które były dla mnie wręcz rewelacyjne. Pierwsza to jest nasza. Ziaja.
Dosłownie, brałam jakieś zakupy i zabrakło mi na Allegro do Smarta 40 zł i ona kosztowała 2 zł, złote 99 bodajże, albo złote 90, coś takiego, niecałe 2 zł. I to jest tak, wegańska maska, mikrobion balans do skóry suchej, kremowa maska z wodą termalną, naturalną inuliną, masłem shea i biofermentem z minerałów. Ale Boże, jakie to są minerały, to nie wiem. W każdym razie, o, tu Wam wezmę tak o przybliżę. W każdym razie ja ją nałożyłam. Później tylko wacikiem tak ściągnęłam. Ja pierdzielę. Od wielu, wielu miesięcy nie miałam takiej fajnej ulgi, jeżeli chodzi o twarz. Jak macie naprawdę taką przesuszoną twarz, to ja serdecznie Wam polecam. I przy najbliższych zakupach jakiś, gdzie będzie ziaja, to ja będę na nią polować i kupię sobie kilka sztuk, bo ona była naprawdę fenomenalna, a taka tania. I jeszcze teraz jedna w płachcie, która zdziwiła mnie i wow, wow. Najpierw otwieram, a i to jest też kupiona w Akrzynie. Tutaj jest poza tym jeszcze woda, ja sobie jeszcze ją tą wodę wetrę. I teraz tak. Tą maskę co prawda długo się trzyma, 20-30 minut, a nie jakoś tam, ale zresztą z reguły i tak trzymam koło pół godziny. Wyciągam ją, mówię, kurde, co to takie sztywne. Autentycznie to było takie jak prawie tektura. No może przesadzam, ale taka namoczona tektura. Co jest zgrane? Ja patrzę, a to... Jeszcze się z tym nigdy nie spotkałam. Ta maska była taka, że i z jednej strony się oddzierało, i z drugiej strony oddzierało, i dopiero nakładało. I to, co się nakładało, to było coś takiego, kurczę, jak bardzo cienki silikon, jakiś coś takiego, autentycznie. I ona była tak cieniutka, tak fajnie przylegała. Nie miało się takiego uczucia, tak jak się ma w innych maskach, że ona odpadnie. Nie, ona się idealnie, znaczy odpadnie, że się zsuwają na przykład. Bo zdarza mi się takie, jak są za bardzo nasączone. Nie, to pływało w tej cieczy, w tym kosmetyku, a mimo tego się bardzo mocno przykleiła i podobne odczucie miałam, jak ją zdjęłam, jak po ziaji. No, fenomenalna, jak Wam się uda. Ja nie wiem, jaka to jest firma, kurde. W opisie postaram się znaleźć to i w każdym razie to jest wyprodukowane w Chinach. Chińska maska. Ale ona była fenomenalna, naprawdę. Te dwie maski. Ja wiecie, ja dużo, znaczy teraz dużo użyłam maseczek. Ja jestem taka, że mi nie trzeba jakoś Bóg wie jakiej maski, żeby moja skóra odczuła coś, bo ona jest ogólnie sucha. Więc z reguły Wam mówię, że są dobre. No, bywają wyjątki. Coś tam miałam w firmie Perfect, Project Perfect, coś takiego. To była tandeta nieziemska. Ale nie ma nigdy takiego za bardzo, takiego totalnego wow. Tym razem te dwie maseczki to jest u mnie wow, wow i jeszcze raz wow. Jak dorwiecie, wypróbujcie, bo one są niedrogie. Ta kosztowała, podejrzewam, że do 5 zł w Akrzynie. I jak będę w Akrzynie, będzie, to ja sobie zapas zrobię z 10. Dosłownie, nie przesadzam. I to samo z tą. Dobra. W końcu udało się, za trzecim razem. Uff, tylko teraz jeszcze zrobić opis. A do opisu to niech sobie w końcu hałasują. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. O ile go obejrzyjcie do końca, mimo tych perypetii. A podejrzewam, że jest długi. Pa, pa.